Dziś mogliśmy usłyszeć z 6 rozdziału Dziejów Apostolskich o pewnym kryzysie w Kościele. Ciekawe, że ten bardzo krótki tekst liczący 7 wersetów ma na początku i na końcu zdania mówiące o tym, że wzrasta liczba wierzących. Na początku ten wzrost liczbowy wierzących staje się przyczyną kryzysu. Apostołowie, którzy mieli jakby pełno obowiązków, czy pełnię władzy w Kościele, także i odpowiadali za sprawy materialne, nie nadążali albo nie docierali do wszystkich potrzebujących. Na końcu natomiast słyszymy, że znowu wzrasta liczba wierzących po zażegnaniu tego problemu, który się pojawił. Kluczowe w tym fragmencie dzisiejszym jest zdanie, które pokazuje właściwie, na czym polega nawrócenie, reforma, przemiana taka, która prowadzi do odrodzenia Kościoła. 12, zwoławszy wszystkich uczniów, powiedziało: nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali Słowo Boże, a obsługiwali stoły. To jest powrót do tego, co najważniejsze dla apostołów. To jest uświadomienie sobie, że Pan Jezus ustanowił ich świadkami zmartwychwstania i tymi, którzy przede wszystkim mają głosić Ewangelię. To jest najważniejsze, co w tym momencie zostało powiedziane i co sprawia, że odtąd Kościół zmienia się. Zmienia się w tym sensie, że apostołowie mówią, trzeba znaleźć inne osoby, które podejmą to, co nam przeszkadza wypełnić, czy mogłoby przeszkadzać nam w wypełnieniu tego, do czego jesteśmy powołani. Pewnie także i w naszym życiu nieraz trzeba wracać do tego, co podstawowe, co najważniejsze. Nieraz w takiej reformie życia trzeba postawić pytanie, co tylko trzeba zmienić jednego, ażeby wszystko się zmieniło. Znaleźć odpowiedni punkt podparcia, po co jestem, co jest moim życiem, do czego Pan Bóg mnie posyła, co jest moim pierwszym obowiązkiem. Jaki balast trzeba zostawić na boku, ażeby rzeczywiście w pełni poświęcić się temu, po co żyję, do czego jestem powołany, kto przede wszystkim na mnie czeka i na moją posługę. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Pan. Bogu niech będą dzięki.